O, panie Bogusławie, dobrze pana znowu widzieć. Bardzo mi miło. Znowu spotykamy się w naszej wirtualnej Galerii Malarstwa Polskiego, ale cóż pan dzisiaj dla mnie przygotował? No, prosty zestaw figur geometrycznych, czy my wracamy do klasy czwartej, trzeciej szkoły podstawowej, żeby się nauczyć nauki o kątach i prawidłowego wykreślania tych dwuwymiarowych figur? No może i tak by można było powiedzieć, ale moim zdaniem nie. Moim zdaniem odbywamy wycieczkę w rejony abstrakcji, abstrakcji geometrycznej, która jest dziedziną no, mającą już prawie 100 lat. Abstrakcja geometryczna to taki nurt sztuki abstrakcyjnej, który skupia się na operowaniu różnymi formami geometrii. Budzącą wciąż jakieś kontrowersje czy i nie dziwię się tym kontrowersjom. Zapytania. Tak, dlatego że no, cóż tutaj mamy? No, zestaw 9 kwadratów o różnych kolorach, tak umieszczonych na różnym tle, który właśnie czym jest? No, sztuką dekoracyjną? No bo nie jest to coś, co spotkamy w naturze. Tak? To jest stąd termin abstrakcja, który ma nam opowiedzieć o tym, że to jest coś, co jest wytworem umysłu ludzkiego, coś, co jest tą, w tym przypadku, grą geometryczną. Coś, co jest oderwane od rzeczywistości, wyabstrahowane z niej. Tak. Jeśli by ktoś spytał, jaki jest temat tej sztuki, no to trzeba powiedzieć jasno, tematem tej sztuki jest jej forma i kolor. Mhm. To jest tylko tyle i aż tyle. Dla jednego tylko przejdzie, wzruszy ramionami i pójdzie sobie dalej, a dla innego to będzie jakieś tam przeżycie. Okej, no ale to jeśli tak pan definiuje temat sztuki abstrakcyjnej, to może za nią czai się coś więcej, coś, co jest jakąś ukrytą metaforą, co dopiero wymaga rozwikłania przez nas. Bywają takie interpretacje, które próbują dopisywać takie sensy, których moim zdaniem akurat w przypadku obrazów Henryka Starzewskiego z całą pewnością nie ma. Co więcej, gdyby te sensy próbować mu dopisać, wywołałoby to w nim na pewno niechętną reakcję. No tak, ale przejdźmy do tego obrazu już tak bardziej detalicznie. No, czy jednak jest jakiś sens ukryty w tym, że te dwa kwadraty współpracują ze sobą, jeśli chodzi o barwę, tak? One też łączą się ze sobą w ten sposób, te dwa z kolei. Te zaś tworzą taki wyraźny prostokąt, jeśli chodzi o tło. No, coś tutaj się dzieje jednak, coś, co jest, jak rozumiem, taką zamierzoną grą z widzem, coś, co jest jakoś wyspekulowane przez artystę, czyli ten sens w tym wszystkim tkwi, tylko jaki? Tu znowu sensu bym nie upatrywał. Tu raczej chodzi o pewną intuicyjną grę zsynchronizowania tych kształtów i kolorów na tej powierzchni. Przypuszczam, że ostateczny wygląd tego obrazu w ogóle nie był przez artystę zaplanowany. On jest wynikiem jego działań już bezpośrednio na powierzchni, to konkretnie tego reliefu. Relief, czyli inaczej płaskorzeźba, to takie dzieło sztuki, które oprócz płaskiego tła zawiera również elementy wypukłe. No bo to właśnie jest taki obraz reliefowy. Mamy do czynienia z reliefem, czyli z taką grą powierzchni, tak, że te kwadraty mniejsze są wyodrębnione, wystają przed tło, co powoduje dodatkową grę światłocienia w zależności od oświetlenia tego obrazu. Zresztą na tym obrazie jest tak samo. To tutaj też jest doklejona ta część, na której już potem płasko jest, pojawiają się kolejne partie. Mhm. Ale to rzeczywiście jest tak, że coś z tego myślenia trójwymiarowego o obrazie, czyli o obrazie, który ma w sobie cechy trochę zaczerpnięte z rzeźby, u Starzewskiego zawsze są. To znaczy on reliefowo myśli właściwie znowu przez cały czas. I oczywiście są obrazy wyłączne, płasko malowane i tak dalej, ale już to wprowadzenie tego trzeciego wymiaru powoduje to, że to jest, no właściwie otwiera się zupełnie nowa jakby dziedzina estetyki. Tu mamy okładkę książki, która opowiada o Henryku Starzewskim, który jest autorem owego dzieła, a także tego, który jest za moimi plecami. I cóż mamy tutaj w tle? No to jest klatka schodowa, gdzie znajdowało się mieszkanie, które przez 20 lat służyło za pracownię Henrykowi Starzewskiemu, dawna ulica Świerczewskiego w Warszawie. I proszę spojrzeć na to, co się dzieje tutaj za nim. No nie jest to przypadkowe ujęcie, nie jest to kadr, który tak po prostu spłynął na okładkę tej książki.
Czy w związku z tym źródłem tej sztuki nie jest architektura, jako sztuka, która posługuje się właśnie precyzyjnym wykreśleniem brył i kształtów? Jest to jedno z możliwych źródeł inspiracji dla sztuki abstrakcyjnej, ale z całą pewnością nie jedyne. To zdjęcie jest bardzo, bardzo piękne i takie w jakimś sensie nawet emblematyczne, można powiedzieć, ponieważ właśnie stawia Starzewskiego właściwie w takim krzyżu zrobionym z czterech kwadratów, niesymetrycznie oczywiście i tak dalej. Tak, jest to jedna z inspiracji dla sztuki abstrakcyjnej, ale daleko, daleko nie jedyna. Tutaj jakąś pewnie naczelną inspiracją była jednak geometria. Starzewski nosi ten dumny tytuł prekursora sztuki awangardowej w Polsce i właściwie utrzymał go aż do końca swoich dni, a żył prawie 100 lat. Bo praktycznie no, w każdej nowej dekadzie on był tym kimś, kto poprzez bardzo dobre kontakty zagraniczne i też taką ciekawość świata i budowania tych konstruktów, no, w dalszym ciągu proponował coś nowego. Ale jakie były jego początki? No, przecież on zaczynał od studiów, takich regularnych studiów plastycznych i od sztuki figuratywnej, kiedy kiedy nauczył się, czy potrafił w piękny sposób też wykreślić akt, czy zrobić portret. No kiedyś zresztą z robienia portretów się utrzymywał, to było w czasie okupacji. Jak każdy po prostu dobry artysta opanował swoje rzemiosło, swój fach i był po prostu bardzo dobrym artystą, realistą. Tylko że on bardzo szybko przekonał się, że dla niego to jest niewystarczające, nieinteresujące i że on potrzebuje czegoś innego w sztuce. To zawdzięczał licznym zagranicznym wyjazdom i przyjaźniom. To przede wszystkim były wyjazdy do Paryża, które miały miejsce pod koniec lat 20. I tam wtedy spotykał się z całą czołówką awangardy europejskiej. No, przede wszystkim z Pietrem Mondrianem, Theo van Doesburgiem i innymi artystami tego właśnie takiego geometryczno-abstrakcyjnego nurtu i od nich nie tyle uczył się, ile zobaczył, że to jest najciekawsze, że to jest ta dziedzina sztuki dzisiaj, czyli tam Anno Domini 1929, która jest najbardziej, nie wiem, interesująca, nowoczesna, obiecująca może najwięcej. Mówimy o Henryku Starzewskim, który był też fenomenem długowieczności i to jest obraz pochodzący z roku 70, czyli Henryk Starzewski ma wtedy lat 70 kilka. Natomiast to jest dzieło, które stworzył tuż przed śmiercią. Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że to jest obraz, który nam mówi o tym, że mamy do czynienia tutaj już z artystą, który działa w innej kondycji? O ile, tak jak powiedziałem wcześniej, Starzewski by zdecydowanie odciął się od dopisywania sensów w jego obrazach, o tyle w jakim sensie my mimowiednie te sensy mamy dopisane. Dlatego, że to jest dzieło pewnej ręki, pewnej całkowicie, no, ono jest właściwie wykonawczo perfekcyjne. Wszystkie linie, piony, poziomy, wszystko jest zachowane, faktura. Tylko w niektórych momentach daje się dostrzec, że coś tutaj jest może nieco niedomalowane, ale generalnie jest to obraz właściwie idealny w swojej formie i wykonaniu. Natomiast tutaj mamy już kaskadę błędów. Jakby z punktu widzenia sztuki geometrycznej, no to wszystko jest jakby skancerowane, wszystko jest popsute i jakby spaskudzone. Ale to jest właśnie prawda, to znaczy to jest prawda o tym człowieku, to może krzywo, może nieporadnie, może drżącą ręką, ale cały czas maluje to, czemu jest wierny i czym się postanowił zajmować kilkadziesiąt lat wcześniej. I oczywiście ja sam pamiętam dobrze to, kiedy po raz pierwszy widziałem te obrazy właśnie gdzieś koło połowy lat 80. i byłem taki właściwie zniesmaczony i mówiłem sobie, Boże, taka krzywa geometria? To ma być to wspaniałe geometryczne malarstwo, przecież to jest okropnie nieporadne. Jeden z poznanych malarzy powiedział do mnie, wiesz, ale to jest wzruszające. I ja się z tym całkowicie zgadzam. Dziś to wiem, to jest bardzo wzruszające, to jest niezwykle heroiczne, że mimo lat, mimo właśnie drżenia ręki, mimo, co może też powiedzmy, wypitych parę butelek koniaku przez ciąg życia, bo Starzewski był wierny temu, że pił koniak, nie pił innych alkoholi. I ten koniak go tak wspaniale konserwował. Ja myślę, że go konserwował, ale jak widać, no też nie bardzo niszczył tą pewność ręki.
wspomniał Pan o wrażeniu, jakie zrobiło na Panu ten pierwszy kontakt z dziełami Starzewskiego. Ja powiem, że miałem przyjemność mieć bezpośredni z nim kontakt, kiedy razem ze swoim kolegą pokazaliśmy taki pokaz właśnie, nie wiem, takiego wczesnomłodzieńczego jakiegoś teatru szkolnego, na który on przyszedł i bardzo serio z nami rozmawiał, tak w ogóle nie dając nam znać, że no, dzieli nas olbrzymia lata przestrzeń, tak, doświadczeń i tego, co on zdziałał, a do czego my dopiero aspirowaliśmy. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że poza tym, że sam był wielkim artystą, to był dla iluś pokoleń polskich artystów arbitrem, wyrocznią, nauczycielem, ale nie właśnie, nie w sensie instytucjonalno-administracyjno-akademickim, tylko prywatnym. I ten jego sławny stolik w hotelu europejskim, gdzie właśnie były wypijane te koniaczki bardzo powoli, to było to miejsce, które dla naprawdę wielu było pokoleń katedrą, artystów, no było katedrą, no było miejscem w pewnym sensie z jednej strony świętym, a z drugiej miejscem właśnie pielgrzymowania, ale też miejscem nauki. Miejscem nauki. Jego sąd, jego ocena, jego zdanie było czymś niezwykle cenionym. Zastanawiam się nad tym, jak jego dzieło przetrwało do dzisiaj, no bo mamy takie pierwsze myślenie o nim, że to jest taki gigant polskiej awangardy, ale w sumie pozostał wśród nielicznych. No to jego dzieło przetrwało tam, czy to w Galerii Foksal, czy w związku z Edwardem Krasińskim, z którym dzielił pracownię w ostatnich latach życia, ale też ten typ sztuki, którą uprawiał, no to nie jest to jakaś gałąź masowa, tak? Pozostał artystą osobnym, to trzeba powiedzieć, W różnych latach różne te osobności były, to znaczy różne rzeczy go zajmowały. Właściwie przy takim zachowaniu ogólnych zasad swojej twórczości, to tak naprawdę co, nie wiem, co 5-10 lat ten temat, przedmiot się zmieniał. My akurat tu mamy obrazy do siebie dość podobne, ale można byłoby znaleźć takie, które z trudem byłoby można przypisać jednej i tej samej osobie. A chcę powiedzieć, że po prostu nie ma jakby jednego Starzewskiego. Starzewski jest mnogi i jego jest wiele, wiele, wiele odmian. A pamięta Pan to dzieło ulotne, które kiedyś stworzył? To był rok 70, bodaj Wrocław. Te 9 promieni, które przecięły ciemne niebo i do której to idei wrócono po latach, bodaj 2 lub 3 lata temu Muzeum Sztuki Nowoczesnej tam jednym z pierwszych takich wystąpień publicznych dokonało rekonstrukcji tego przedsięwzięcia. Mnie się ono wydaje wspaniałe, to znaczy cudowne w swojej bezinteresowności, ulotności i też pięknie. A również i w tym, że jest absolutnie nieuchwytne. To jest coś cudownego. Światło, czysty kolor na tle nieba, tyle ile ten promień jest w stanie sięgać, tyle go widzimy, potem się coraz bardziej rozpływa, rozrzedza, znika. Jest niepowtarzalne, tak? Jest niepowtarzalne. I jest ulotne. Bo jest takim no, przeżyciem chwili, bardzo intensywnym. Znaczy, to jest coś cudownego, czego ludziom zazdroszczę, bo ani jednej, ani drugiej realizacji nie widziałem, a dla mnie taki reflektor świecący w niebo jest czymś zupełnie, no, po prostu przepięknym. Panie Błogosławie. Panie Maćku. Zmierzmy się w takim razie z abstrakcją geometryczną i spróbujmy ułożyć naszą własną kompozycję. Dobra. Ale widzę, że jeśli u mnie można doszukać się tutaj wyraźnych wpływów świata prymitywnego, to u Pana jest to... Boże, co za bałagan! Absolutnie taka skoncentrowana i cywilizacyjna układanka. No nie no, oddaję hołd Starzewskiemu, jak mogę, najlepiej. Panie Maćku, to tak. Ja coś Panu jednak pokażę. Panie Błogosławie, cóż to będzie? O, czyli jakaś duża forma, Panie Błogosławie? Tak. Duża forma, która powstała długo całkowicie... Długo Pan pracował nad tym? Nie, to przypadek. Przypadek? Znalazłem to w korytarzu. Uważam, że to jest idealne oddanie idei sztuki Starzewskiego. Tematem tej sztuki jest jej forma i kolor. Mamy do czynienia z reliefem, czyli z taką grą powierzchni. Chodzi o pewną intuicyjną grę,
synchronizowania tych kształtów i kolorów na tej powierzchni. Naczelną inspiracją była jednak geometria. Najpierw tak będę ping-pingiem. Dobrze. Dobrze, to ja się zachwycę na odmianę. Tak, ty się zachwyć, a ja powiem, ja się wyleję. Wspomniałeś o tym... Wspomniał pan, przepraszam. Ale wiesz co, ładna ta scenografia. Wiesz, że to ładnie wygląda. Czy ja uważam, że to ładnie wygląda. Tak. Czy my dobrze stoimy w miarę, czy w ogóle źle? Całkowicie źle, ale to jest...